Państwa, ja sobie tylko pozwolę przełączyć kamerkę na początku. Dzień dobry, witam Państwa. Ja jestem dzisiaj w budynku starostwa powiatowego. Tutaj za nami okienko jest już pan. Dzień dobry, jeszcze raz, bo tutaj miałem jakieś połączenie, musiałem odrzucić. Jestem przed budynkiem starostwa, próbuję dostarczyć pismo do pana starosty odnośnie zapytania, odnośnie pana dyrektora Strzelczyka i ewentualnych konsekwencji, jakie mógłby pan starosta wyciągnąć w sprawie tego, że pan Strzelczyk nie stawił się na wyraźną prośbę mieszkańców, bo przecież reprezentantami mieszkańców jest Rada Społeczna Szpitala, w której jest i pan starosta, i pan poseł Chmielowiec. Panu posłowi już takie pismo dostarczyłem, jak również przecież i pan Kardyś jest reprezentantem mieszkańców w Radzie Społecznej i powinien zrobić wszystko, co w jego siłach, aby pan dyrektor Strzelczyk stanął sobie właśnie przed radnymi miejskimi i mogli oni mu zadać te niewygodne pytania. Próbuję właśnie wejść do budynku starostwa, ale niestety na wejściu dostałem informację, że nie mogę wejść, ponieważ nic się nie zmieniło w ostatnim czasie w kwestii korzystania z budynku starostwa powiatowego w Kolbuszowej. Nadal tutaj obowiązuje, jak rozumiem, stan epidemiologiczny, czy epidemijny bardziej, tak? Bo to mówimy o epidemii. I niestety nie mogę wejść do środka. Są zamknięte drzwi zamkiem elektromagnetycznym. Poczekam chwilkę, bo tam państwo, jacyś interesanci są. Mam zamiar dostarczyć pismo, chcę to zrobić osobiście, uzyskać pieczątkę, tutaj potwierdzenie nadania w gabinecie starosty. Niestety jest mi to uniemożliwiane. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego nie możemy wejść do budynku starostwa. Dlaczego są zamykane drzwi? Jak rozumiem, inne wejścia są również zamykane. A gdzie przepisy przeciwpożarowe, które mają tutaj mają przecież udrożnić wejścia, wyjścia awaryjne w czasach, nie daj Boże, jakiegoś pożaru. Wczoraj był taki duży pożar w Sanoku. Dlaczego pozamykane jest dzisiaj starostwo? Dzień dobry, jeszcze raz podejmuję próbę, przełączam na drugą kamerę. Chciałbym wejść do środka. Dlaczego są zamknięte drzwi? Dzień dobry, panie sekretarzu. Jak pan sobie przeczyta, to jest taka informacja. Tak, rozumiem, ale informacja jest na podstawie jakich przepisów prawa? Zajmę mnie to, proszę. Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie o czym mówi? I kiedy... Nie, proszę pana, proszę, ja chcę iść do środka. Ja sobie nagram rozporządzenie. I proszę powiedzieć, czy w ostatnim czasie w świetle przepisów nie zostało zmienione? Zostało zmienione, ten został przesunięty do końca czerwca. Tak? Okej. Okay. Ewentualnie do połowy czerwca. To ciekawe wszystko. A jeżeli pan chce... Nie, ja chcę wejść. Nie, ja chcę wejść do... Proszę wysłać. Nie, ja chcę wejść do środka. To jest moje konstytucyjne prawo, że mogę... Mam prawo wejść do środka, panie sekretarzu. Proszę otworzyć drzwi. Dziękuję. Proszę, otworzyć drzwi. Proszę jeszcze raz mi podać podstawę prawną. No, dokładną podstawę prawną, panie sekretarzu. Jak rozumiem, nie zostanę wpuszczony. No, sekretarz, pan rozmawiał po prostu. Ja jestem tylko pracownikiem. Proszę. Dziękuję. Jasne. Idziemy. Przełączymy jeszcze kamerkę. Szanowni Państwo, jak widzieliście, próba jest nieudana. Próbujemy jeszcze wejść do budynku starostwa innymi drzwiami. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. Czy wszystkie drzwi są zamknięte, czy tylko te jedne. Gdzie przepisy BHP? Gdzie przepisy przeciwpożarowe? No proszę, ale tutaj mamy otwarte. Dziwo. Ale już drugie zamknięte. Okej. Więc prawdopodobnie zaraz udamy się do Państwowej Straży Pożarnej z zapytaniem w tej kwestii. Czy to jest zgodne z przepisami? Jak Państwo słyszeliście, pan sekretarz powołał się na
rozporządzenie Rady Ministrów, w którym rzekomo jest przedłużony stan epidemiologiczny do końca czerwca. Powiem szczerze, że nie chcę tutaj za dużo mówić, ale wydaje mi się, że pan sekretarz jednak troszkę się mija z prawdą, ale to jak sprawdzę, to do tego się odniosę. Kolejne drzwi też były zamknięte. Wydział kontroli i rejestracji pojazdów. Weszliśmy od parkingu Wydziału Kontroli i już niestety drzwi mamy zamknięte. Jak rozumiem... Mamy zamykać. Macie zamykać, tak? A nie. Okej. Okay. Jak będzie inne polecenie, to... Ale było otwarte, jak rozumiem, przed chwilką. No to pracownicy chodzą, proszę, nie? Okej, okay, dobra. Tak więc widzicie, Szanowni Państwo, jak to wygląda. No nic, dziękuję, pozdrawiam. Szanowni Państwo, witam Państwa z Rzeszowa, sprzed budynku Urzędu Wojewódzkiego. Jestem po złożeniu pisma w budynku Urzędu Wojewódzkiego pani wojewody Ewy Leniart. W piśmie dopytuję się o sytuację kolduszowską, która mnie została dzisiaj rano w budynku Starostwa Powiatowego, gdzie jest ograniczone przemieszczanie się mieszkańców, interesantów po budynku. Na bazie przepisów wprowadzonych przez starostę Kardysia dopasował sobie rzeczywistość, jaką chciałby mieć u siebie w starostwie, czyli ciszę i spokój, do przepisów prawa, jakie wprowadził na okoliczności związane z wojną pan premier Morawiecki. No jest to sytuacja karygodna i absurdalna zarazem. Nie dziwmy się, że później z naszego miasteczka wyjeżdżają ludzie, czy to do Rzeszowa, czy do innych miejsc, jak zamiast urzędy być przyjazne, robią petentowi pod górkę. Wiem, że tam były jakieś zgłoszenia, pan sekretarz mi o tym powiedział, że no, ale ludzie przychodzą i się awanturują. No jak się mają nie awanturować, jak zamykacie się przed interesantami i izolujecie się od ludzi, ludzi to frustruje, przychodzą do starostwa, nic nie mogą załatwić. No. Więc to, że są wulgarni, czy że są poddenerwowani, no to z waszej winy, drodzy urzędnicy, z pana winy, panie starosto. Kolejny aspekt to są przepisy przeciwpożarowe. Dzwoniłem do Komendy Powiatowej Policji, przepraszam, do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, do zastępcy pana komendanta, bo pana komendanta nie było. Zgłosiłem o 11.12 jako współpracownik pana posła Brauna, że tutaj w Kolbuszowej mogą być łamane przepisy zabezpieczenia przeciwpożarowego, a w związku z takimi chociażby ostatnimi doniesieniami jak pożar w Sanoku, może to budzić jakieś niepożądane konsekwencje. Ludzie mogą przecież tam ponieść w przypadku takiego pożaru utratę zdrowia czy tam życia nawet. Panie starosto, trzecia chyba rzecz i ostatnia. Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Proszę, panie pośle, może tak. Panie pośle Chmielowiec, pani wojewoda to jest wasza koleżanka, również koleżanka waszej partii, i pana Chmielowca, i pana Zuby. Zróbcie sobie wycieczkę, ja przełączę kamerę. Zobaczcie, jak to wygląda w mieście wojewódzkim, gdzie zagrożenie terrorystyczne może być dużo większe. Przełączę kamerkę. Proszę zobaczyć, jak urzędnicy w mieście wojewódzkim, teoretycznie dużo bardziej zagrożonym na niebezpieczeństwo, takie, jakich się obawia pan starosta, funkcjonują. Zresztą jest to też budynek starostwa powiatu rzeszowskiego. Proszę zobaczyć, wchodzimy.
proszę bardzo. Tak wygląda normalność w normalnym urzędzie. Można wszędzie pójść. W biurze pani wojewody można osobiście złożyć pismo. Nie wiem, z czego wynika takie zachowanie pana starosty Kardysia, ale z jednej strony chyba chce mieć spokój, izolując się od interesantów, a z drugiej strony sam chyba nie wie, ile sobie niepotrzebnych kłopotów robi. Dziękuję.